Witam Was serdecznie, widzę, że się pojawiacie. Nie widzę jeszcze kto, bo mam tutaj mnóstwo komunikatów na ekranie, ale, ale widzę, że się pojawiacie. Bardzo serdecznie Cię witam. I co? I startujemy. Chciałam przede wszystkim powiedzieć Ci o. Zaczniemy od tego, na czym tak naprawdę polega, bo to, to wydaje mi się, że jest niezmiernie istotne, na czym tak naprawdę polega praca z mentorem, a może nie, nie chodzi mi o samą pracę z mentorem, ale na czym tak naprawdę polega ta transformacja, przez którą przechodzą przedsiębiorcy, którzy pracują ze mną. No, ja nie będę opowiadała za innych, natomiast mogę Ci powiedzieć, jak to wygląda. W, w, w przypadku, który znam z pierwszej ręki, w tym przypadku, w wielu przypadkach, które znam z pierwszej ręki. I ta transformacja, o której ci chcę powiedzieć, dotyczy też mnie samej. Więc ten przypadek już naprawdę znam z pierwszej ręki. To jest też taka transformacja, przez którą ja sama przeszłam. I zwykle jest tak, że na początku jesteś w jakimś takim miejscu, kiedy prowadzisz już swoją firmę, jakiś czas, niby wszystko działa, ale. I naj, naj, najważniejsze i najtrudniejsze jest to ale, dlatego że z jednej strony to ale polega na tym, że, że masz poczucie, że w zasadzie działasz w trybie gaszenia pożarów, że, że ciągle coś wyskakuje. Że ciągle są jakieś problemy, że ciągle jest coś, co, co, co wywołuje Twój niepokój, że to nie działa tak, jak powinno. Zaczynasz sobie zadawać pytania, hmm, może to chodzi o te fundamenty biznesu, może moja firma powinna być lepiej poukładana, jakkolwiek to nazywasz, nie ma znaczenia, jakimi słowami to określasz, ale zaczynasz się zastanawiać, czy, czy yy, chodzi o, wiesz, takie poukładanie Twojej firmy, i gdyby tylko mój biznes był inaczej poukładany, to, to byłoby inaczej, to te problemy ciągle by nie wyskakiwały. Z drugiej strony, to jest też taki moment, mówię o tym, tym punkcie startu, z czego zaczynasz. To jest bardzo często też taki moment, kiedy, kiedy masz poczucie, że, że, że ci pracownicy pracują nie tak jak powinni, że nie są dostatecznie zaangażowani albo zmotywowani, że mogliby to robić lepiej tak itd. itd. Czasem jest tak, że naprawdę masz wszystkiego dosyć, i takich, takich przedsiębiorców też spotykam, którzy mają już absolutnie wszystkiego dosyć i przychodzą do mnie z pytaniem: jak mogą się pozbyć własnej firmy? To też jest taki przypadek. Albo niby wszystko jest w porządku, masz pieniądze, firmę, zarabiasz, niby to wszystko się kręci, masz dom, masz rodzinę, ale masz poczucie, że nie masz szczęścia w życiu, że że masz problemy ze zdrowiem, albo nie czujesz się dobrze w tym, gdzie jesteś, albo zakrada się depresja, gdzie można by było powiedzieć: jak to, masz wszystko, czego, czego można zapragnąć. Wszystko teoretycznie u ciebie działa, a skąd ta depresja? Co ci się w tym wszystkim nie podoba, nie? Albo yy, tak sobie wiesz, prze, przeszukuję w głowie, z czym jeszcze, yy, co jeszcze obserwuję, kiedy przychodzą do mnie klienci, i też myślę sobie o miejscu, w którym sama byłam, ileś lat temu. To jest takie miejsce, kiedy w zasadzie pracujesz, pracujesz, pracujesz i już nie pamiętasz, co to jest relaks. Nie pamiętasz, co to jest przyjemność. Nie umiesz odpoczywać. W zasadzie, nawet, wyjazd na urlop to jest taki wyjazd, kiedy niby jesteś na urlopie, ale cały czas w głowie masz gdzieś firmę, problemy i, i myślisz sobie. I teraz, jeżeli to jest miejsce, w którym jesteś dzisiaj, to bardzo często. Myślisz sobie w ten sposób, nie mówię, że, że na pewno tak, takimi słowami to przebiega u Ciebie, ale wielu przedsiębiorców myśli sobie na zasadzie gdyby tylko. Gdyby tylko poukładać tą sprzedaż, gdyby tylko poukładać firmę i, i, i gdyby ta firma działała lepiej, sprawniej, gdyby nie było ciągle pożarów, gdyby tylko, gdybym tylko mógł zapanować nad sprzedażą i mieć więcej spokoju o to, że, że, że klienci będą przychodzili, że wiesz sprzedaż będzie się kręciła i tak dalej albo bardzo często to jest takie gdyby tylko pracownicy zechcieli gdybym umiał tak sprawić że czy umiała tak sprawić że pracownicy będą pracowali lepiej że będą bardziej się angażować że będą bardziej wiesz wkładać serce w to co robią że będą myśleć przy tym co robią albo myślisz sobie hmm, gdyby tylko ten mój wspólnik nie robił tyle problemów gdyby tylko udało się z nim dogadać i bardzo często, kiedy jesteś na tym etapie, to myślisz sobie, że to jest właśnie tylko i wyłącznie kwestia poukładania tych rzeczy, z którymi dzisiaj masz problem. Natomiast od razu powiem, że jest mi trudno. Trudno mi jest opisać, to jest w ogóle moja taka trudność, którą mam od jakiegoś czasu, z której zdałam sobie sprawę jakiś czas temu, ale. Dosyć trudno jest opisać, a prawdopodobnie też trudno jest dzisiaj tobie być może sobie wyobrazić miejsce, w którym nie jest tylko trochę lepiej, czyli są rozwiązane te problemy, o których ja tu dzisiaj mówię, ale miejsce, w którym jest totalnie inaczej. I w pewnym sensie uświadomił mi to, bo, bo o tym, że ja mam taką trudność jakby z wytłumaczeniem ci tego, jak to jest, jak wygląda to miejsce, w którym jest totalnie inaczej, to jakby ja wiem, że mam trudność z, z opisaniem tego, no bo mi się to wydaje w tej chwili moją oczywistą oczywistością, to miejsce, w którym wszystko jest inaczej, ale o tym, że to jest tak trudne do wyobrażenia sobie, dla ciebie, kiedy ty jesteś w trakcie tej drogi, to mi uświadomił w zeszłym tygodniu jeden z moich klientów, o którym właśnie z którym właśnie rozmawiałam, o tym procesie, w którym on jest. I wiesz, w momencie, kiedy złapiesz jako taką kontrolę nad sprzedażą, nad finansami, w miarę te pieniądze się gdzieś tam zgadzają, w miarę hmm, Zaczynasz panować nad tym, co się dzieje, wiesz, nad pracownikami, już wiesz, jak ich wynagradzać, jak zarządzać, jak, jakie premie dawać i, i jak ich, wiesz, jak ustalać cele, to wydaje ci się, okej, okay, to jest już. To jest to moje, gdyby tylko, gdyby tylko się zmieniło. Ale ja Ci chcę powiedzieć, że to absolutnie nie jest koniec tej drogi. Że tak naprawdę. To, gdzie ja Cię chcę zaprowadzić, gdzie ja prowadzę moich klientów, to jest kompletnie inne miejsce. To jest miejsce, gdzie... I to oczywiście odbywa się, wiesz, krok po kroku, etap po etapie. To nie wszystko naraz. Ale to jest miejsce, gdzie nagle... E, znaczy, nagle. To złe słowo użyłam. Nie nagle, ale to jest miejsce, gdzie... Zaczynasz inaczej podchodzić do swojego biznesu i do swojego życia. Mówię o tym, że, że kolejnym etapem po tym, jak w miarę poukładasz swoją firmę, jest zatrzymanie się przy tobie. Dlaczego tak jest, że pracuję w firmie, ale to jak ta firma się. Rozkręca, jak ona działa, nie do końca mi odpowiada. Dlaczego tak jest, że niby mam tą firmę, a nie do końca potrafię się z niej cieszyć? Czego mi brakuje? Albo co mnie blokuje, żeby, żeby ją zmienić tak, jak ja chcę? To, o czym tu mówię, ja często w skrócie określam mianem nazwą takiej pracy z mindsetem, ale nie chodzi o to, żeby żeby wiesz, posługiwać się hasłami, które niewiele mówią, chodzi o to, żeby zrozumieć na czym to polega, dlaczego tak jest, że ja na przykład cały czas się o coś boję, cały czas się o coś martwię, że nie potrafię tego odpuścić, że cały czas um, Coś mnie niepokoi, jestem pełna wątpliwości, i tak wiesz, jedną nogę do przodu, jeden krok do przodu, dwa kroki w tył, że, że cały czas mam jakieś takie blokady, albo że się fiksuję na jakieś z góry przegranych bitwach. Skąd to się bierze, albo niby chciałabym iść do przodu, ale trochę się czuję winna, że chyba mam za dobrze, i chyba w głowie mi się poprzewracało. Skąd to się wszystko bierze? To tak naprawdę jest taki etap, kiedy zaczynasz. Okej, okay, firmę masz jako taką poukładaną, ale zaczynasz przyglądać się samemu sobie czy samej sobie i zaczynasz rozwijać ten element, to znaczy rozwijać siebie, ale rozwijać, przyglądać się swoim emocjom, przyglądać się swoim nawykom, przyglądać się swoim obawom, swoim przekonaniom, co, się, co jest możliwe, a co nie jest możliwe i to zmieniać. Później jest jeszcze kolejny etap, kiedy zaczynasz się zastanawiać, znaczy zastanawiać, zaczynasz zmieniać swoje podejście do pozwalać sobie na to, żeby chcieć więcej. Zaczynasz pozwalać sobie, żeby mieć lepiej w życiu, żeby było spokojniej. To jest ogromny, ogromna praca tak naprawdę do wykonania, dlatego że my bardzo często mamy poczucie, że nie, nie, że wiesz, cierpienie jest szlachetne, ale, ale żeby mi było dobrze w życiu, dobrostan i no, dobrostan to jest chyba najlepsze słowo, dobrostan to taki szlachetny nie jest, cierpienie uszlachetnia, nie? I nie pozwalamy sobie na to, żeby, żeby, żeby wiesz, w takim momencie, na, na prostym przykładzie ci powiem, kiedy pracujesz pracowałeś kiedyś kilkanaście godzin dziennie, bo wydawało ci się, że kiedy prowadzisz firmę, to to jest normal, że, że, że przecież to normalne, że kiedy prowadzę firmę, to pracuję od rana do nocy, i zredukowałeś ilość tych godzin pracy do 8 godzin dziennie, to kiedy pojawia się nam myśl, że hmm. Ale ja bym chciała pracować mniej, to gdzieś z tyłu głowy nagle się odzywa taki głos: No chyba ci się w głowie poprzewracało. No przecież pracujesz już naprawdę mniej niż wydaje się, że pracują wszyscy, a ty chcesz jeszcze więcej? Jeszcze bardziej sobie dogadać? Rozumiesz. I mm, chodzi o to, że, że to jest ten etap, kiedy my musimy się nauczyć, że tak, że wolno mi. Tak, mam prawo chcieć więcej, mam prawo chcieć pójść dalej. I nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o to, że dlaczego nie? Dlaczego nie mam się poczuć zrelaksowana, zrelaksowany? Dlaczego ta firma nie ma być w harmonii ze mną i z moim życiem prywatnym? Dlaczego nie? I to jest cały ogromny etap, przez który trzeba przejść, ale i dopiero w zasadzie, dopiero na tym etapie jest, jest moment na to, żeby zacząć Twoją firmę skalować, żeby zacząć rzeczywiście ten biznes. Wiesz, pójść z nim dalej. Także, kiedy pokazuję ci te różne rzeczy, to chcę ci powiedzieć, że ta droga sięga dużo dalej, ten rozwój, o którym ja mówię, i przez który ja prowadzę moich klientów, najpierw prowadzę siebie, ale prowadzę też moich klientów i, i, i przez który mogę poprowadzić Ciebie, on sięga dużo dalej, niż tylko poukładanie Twojej firmy i odkrycie, jak to zrobić, żeby sprzedaż hulała. To naprawdę sięga dużo dalej, dlatego, że ty jesteś właścicielem firmy, dlatego, że masz swoją firmę, dlatego, że to nie tylko o to chodzi, żeby zarabiać więcej. I to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, która do mnie dotarła. Właśnie dzisiaj rano mm, sobie przypomniałam tą sytuację konkretną, kiedy, kiedy nagle mnie to tak mocno uderzyło, kiedy to do mnie nagle dotarło, że. Mm, Zastanawiałam się, gdybym miała opisać, na czym polega ta transformacja, na czym polega ten wiesz, rozwój przedsiębiorcy, ja bym powiedziała rozwój wolnego człowieka i dojście do tego etapu wolności, tej wolności i takiej wiesz pisanej dużymi literami. Dla mnie ten, ten najwyższy etap, do którego dążę i do którego prowadzę klientów, to jest taka wolność, ale wolność naprawdę pisana dużymi literami wolność życia, tak jak ja wybieram. Życia, wolność tego, żeby się czuć tak jak ja wybieram, i tak dalej, i tak dalej. No więc wracając do historii, to była niesamowita historia, bo ja się dosyć długo zastanawiałam, dobrze, ale na czym polega ten proces? Gdybym miała ten proces w jakiś taki uporządkowany sposób, a wiesz, zmapować, bo to jest tak naprawdę to, co ja zrobiłam zmapować ten proces, tą transformację, jak ona wygląda to na czym polega jej istota i Okazuje się, że, że istotą tej różnicy, istotą tej zmiany nie jest to, czy zarabiasz więcej pieniędzy, nie jest to, ile godzin pracujesz. To też jest ważne i oczywiście to jest, to się dzieje po drodze, ale istotą tej różnicy jest tak naprawdę to, jak się czujesz. I to, jak się czujesz, hmm, hmm, na poszczególnych etapach. To nie są konkretne systemy czy metody. Oczywiście, że po drodze poznajesz systemy i metody, jak to wszystko poukładać. Oczywiście, że po drodze zaczynasz zarabiać coraz więcej. Dla mnie to jest oczywista oczywistość. Zaczynasz pracować mniej, czyli układać, jakby układać swój biznes pod siebie. Oczywiście, że tak, ale nie to jest najważniejsze. Nie to jest istotą tej transformacji, o której ja mówię. Tej takiej dużej zmiany, która jest zmianą na lepsze, i jest zmianą na, wiesz, w kierunku którego na pewno, znaczy, na pewno dzisiaj może być Ci trudno sobie wyobrazić, o tak bym to ujęła. Istotą tej różnicy jest to, jak się czujesz. Na początku masz poczucie, że o, jest trochę lepiej, o, zaczynam lepiej panować nad tym, co się wokół mnie dzieje. Ale później zaczynam się lepiej czuć sama ze sobą, ale później zaczynam się, wiesz, inaczej czuć w jakimś obszarze. Ostatecznie dążymy do tego, że czujesz się wolna i szczęśliwa, czy wolny i szczęśliwy, że czujesz się kompletnie inaczej ze sobą i ze swoim życiem, że wierzysz w siebie, masz zaufanie do siebie, masz zaufanie, że marzenia, że wiesz, przypomina mi się coś takiego, że. Że ja kiedyś się bałam marzyć, bo tak bardzo nie chciałam poczuć się rozczarowana, tak bardzo nie wierzyłam, że moje marzenia mają szansę się spełnić, że lepiej nie marzyć. Czyli zatrzymywałam się w miejscu i nie szłam do przodu, dlatego że wiesz, mm, a co, jak się nie spełni? A co, jak się poczuję zawiedziona? E, lepiej nie liczyć na nic dobrego. I to jest takie miejsce, w którym no, kompletnie nie ruszysz faktycznie z miejsca. I faktycznie nic lepszego się nie wydarzy: no bo skoro nawet nie próbuję, no to skoro sama w to nie wierzę. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby dojść do takiego, znaleźć się w takim miejscu. Mówię o tym jako podróży, bo tak to dokładnie widzę, żeby znaleźć się w takim miejscu, kiedy właśnie nie boisz się marzyć, kiedy masz zaufanie, że Twoje marzenia. Nie tylko, że się spełniają, ale że ty masz moc spełniania tych marzeń i że wiesz, że ty kierujesz swoim życiem. Że to, co jak ty wymyślisz i jak ty sobie postanowisz, możesz to zrobić, tylko to się nie dzieje w ciągu jednej nocy. Nawet jeżeli dzisiaj, teraz sobie zdałam z tego sprawę, że może ci być trudno uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe, to jest to, co mówię ci od początku. Tobie może być A, trudno sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację, że ty tak masz, B, może być ci trudno uwierzyć, że to w ogóle jest wykonalne dla kogokolwiek. I jak najbardziej ja to wiem, bo to jest potężna zmiana. Tylko, że to jest możliwe. Jest możliwe, ale nie jest możliwe z dnia na dzień. I to jest to, jest to, o czym jakby druga część, o której chcę Ci powiedzieć, bo bardzo często jest tak, ja widzę, ja wiesz, obserwuję, spotykam się z przedsiębiorcami, obserwuję, o czym dyskutują, obserwuję na różnych grupach, na różnych spotkaniach, no, w różnych miejscach. I bardzo często jest tak, że mnóstwo przedsiębiorców, zwykle przedsiębiorcy są przedsiębiorczy. Czyli podejmują mnóstwo działań, podejmują bardzo dużo różnych inicjatyw, żeby coś zmienić. I to jest ogromny plus, i to jest ogromna zaleta. Ale bardzo często jest też tak, że mnóstwo się uczysz, próbujesz rozwijać firmę, próbujesz rozwijać siebie, próbujesz coś zmieniać, próbujesz pójść do przodu, a jednak masz takie poczucie, że stoisz w miejscu. Pamiętam taką refleksję jednego z moich klientów, który kiedyś w jakiejś sytuacji nagle zdał sobie sprawę, że chyba kogoś spotkał i, i mówi, rany, przecież ja ostatnio tego człowieka widziałem 3 lata temu i kiedy on zapytał, co u mnie słychać, to nagle zdałem sobie sprawę, że, że rzeczy, które... jakby moja odpowiedź na pytanie, co u mnie słychać jest dokładnie taka sama jak 3 lata temu, to znaczy, że w ogóle nie poszedłem do przodu przez te 3 lata. I ja wiem, że to jest bardzo częste, że przez to, że już tyle razy próbowałaś, czy próbowałeś zmienić coś, nie wiem. Lepiej poukładać finanse, lepiej poukładać organizację, lepiej poukładać to, lepiej poukładać to, ale cały czas masz poczucie, no tak, ale znowu każdy dzień przynosi nowe problemy, każdy dzień przynosi nowe trudności, każdy dzień przynosi nowe wyzwania i ciągle, ciągle coś, ciągle coś, ciągle coś, i na końcu mam wrażenie, że no dzisiaj funkcjonuje w taki sam sposób, zapędzony, zapracowany. Taki trochę bez nadziei, że może być inaczej, bez wiary, że może być inaczej, jak to robiłam dwa lata temu i trzy lata temu. I to jeszcze bardziej podkopuje Twoją jakąkolwiek wiarę, jeżeli masz resztki tej wiary, że może być inaczej. I teraz, na czym polega problem? Są dwa takie główne, główne czynniki, które powodują, że możesz z tym mieć problem, i chcę Ci powiedzieć o obu bo być może to będzie dla ciebie takie, może nie światełko w tunelu, ale taka, wiesz, informacja, która pomoże ci to lepiej zrozumieć. Jak rozumiesz, co się dzieje, to wtedy, to wtedy jest ci też, um, y, może znajdziesz swoje metody na zmianę tego, nie? I, dla, i, I o to chodzi. Więc pierwszy absolutnie kluczowy czynnik, dlaczego tak się dzieje, że tak dużo robisz, tak dużo zmieniasz i, i uczysz się i próbujesz rozwijać i gdzieś nie czujesz tej zmiany, żeby ona była spektakularna. Polega na tym, że biznes to jest system naczyń połączonych. Biznes to jest system naczyń połączonych. I już Ci tłumaczę, na czym to polega. Załóżmy, że pracujesz nad marketingiem, żeby rozwinąć marketing. Pracujesz nad marketingiem. Marketing zaczyna działać. Nowi klienci, czy potencjalni klienci przychodzą, przysyłają zapytania i tak dalej. Ale zawodzi na przykład sprzedaż. No dobrze, to teraz zaczynamy układać sprzedaż. To zaczynamy układać sprzedaż, sprzedaż zaczyna działać i yy, zaczyna się kręcić dobrze, handlowcy już prawidłowo obsługują klienta, jest ich, na jest ich tyle, że wyrabiają dobrze, dobrze, dobrze. Pach, okazuje się, że jest problem z produkcją, że produkcja zaczyna dostarczać buble. Nie mówię, że tak jest u Ciebie, ale podaję Ci to jako przykład, że to jest tak, że... Mm, Zaczynasz, wiesz, działać nad jednym obszarem, nagle się okazuje, że gdzieś tam czegoś brakuje. Zaczynasz działać nad tym czymś, brakuje gdzie indziej. I wiesz, i tak naprawdę dopóki we wszystkich tych obszarach, wydaje się, że to jest syzyfowa praca i wydaje się, że końca nie ma, bo zawsze gdzieś czegoś brakuje, zawsze gdzieś coś trzeba poprawić. To się bardzo często zdarza, kiedy przychodzą do mnie przedsiębiorcy z takim, z taką prośbą, że oni by chcieli, że oni by chcieli na przykład opracować system wynagrodzeń albo system premiowy, ale wiesz, okazuje się, że jeżeli nie ma w Twojej firmie jasnej struktury organizacyjnej i nie wiadomo, kto za co odpowiada, to systemu premiowego też sensownego nie, nie ułożymy. No bo jak ułożyć system premiowy, gdzie premia będzie zależała od wykonania tego, za co odpowiada dany pracownik? Jeżeli nie wiadomo, kto za co dokładnie odpowiada, i to jest tak ogólnie, no więc bierzemy się za strukturę organizacyjną, ale później się okazuje, że brakuje czegoś jeszcze. Albo taka sytuacja, z którą ostatnio, z którą ostatnio miałam do czynienia, wiesz, chcesz motywować pracowników, chcesz się nauczyć metod, jak tych pracowników motywować, ale później się okazuje, że sam nie jesteś zmotywowany bo jesteś już sfrustrowany, bo wszystko ci się wali, bo się martwisz o finanse, albo, albo, dopadło cię wypalenie, albo coś takiego. I wiesz, i to wszystko pokazuje, te wszystkie przykłady, które ci tu daję, pokazują właśnie to, co ci powiedziałam. Że kiedy prowadzisz biznes, to potrzebujesz zająć się wieloma aspektami jednocześnie. Wieloma aspektami i mało tego, nagle się okazuje, że to nie są tylko aspekty biznesu, takiego stricte, wiesz, rozumianego na twardo biznesu, tylko okazuje się, że moje osobiste zaangażowanie, moja osobista motywacja to czy jestem wypalona i sfrustrowana, czy jestem pełna energii też ma znaczenie. Że to też wpływa na to, jak działa mój biznes. Nawet jeśli na początku wolimy mówić, że nie, ale dokładnie to też wpływa. I nagle się okazuje, że wiesz, że tych powiązanych niteczek jest tak dużo, że to powoduje po pierwsze zamieszanie, bo nie wiesz od czego zacząć, nie wiesz co najpierw, nie wiesz, wiesz co ruszyć. Z drugiej strony to powoduje też, że kiedy szkolisz się z jednego obszaru i próbujesz zgłębić jeden obszar, to za chwilę może cię zablokować jakiś inny. Tak, jak mówiłam do tej pory, i wiesz, kiedy próbujesz radzić sobie z tym samodzielnie, no to bardzo często się zdarza właśnie coś takiego, że, że jeszcze bardziej się wypalasz, jeszcze, znaczy, jeszcze bardziej się frustrujesz, a później jeszcze bardziej się wypalasz, bo masz poczucie, że, że zmieniasz, 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 ale nic się nie zmienia. Że w takim nie, nie widzisz tej zmiany spektakularnej, nie widzisz, żeby ta zmiana była jakaś zasadnicza, żeby to rzeczywiście była transformacja tylko. No, zmieniasz, zmieniasz, zmieniasz i niewiele się zmienia. To wynika właśnie z tego, że biznes jest jaki jest. Że biznes jest taki, składa się, naprawdę jest jak takie puzelki z tysiąca elementów. I każdy z tych elementów jest inny, mało tego, tam wchodzą też takie elementy jak ty i twoja energia. Jak twoje pasje, twoje marzenia, czyli ty jako człowiek, a nie tylko biznes. I wiesz, i to jest pierwszy, pierwszy czynnik, dlaczego często ja, ja wiem, że niektórzy z, niektórzy z Was, być może nawet Ty, wiem, że niektórzy z, z przedsiębiorców, których ja obserwuję, których ja widzę na co dzień, czasem latami próbują coś zmienić i mają w sobie bardzo dużo wytrwałości, a jednak jest to takie poczucie buksowania w miejscu, jak wiesz, jak w takim błocie albo na lodzie. Że buksu, albo w głębokim śniegu, takim sypkim, że buksujesz, i, i wiesz, te koła się kręcą, ale do przodu się nie posuwasz. I pierwszy, pierwszy powód, że tak się dzieje, to jest właśnie to. To jest to, że, że biznes składa się z tak wielu elementów, i trudno być ekspertem w każdym z nich, ale to, co jest największą trudnością, i mogę ci to powiedzieć, wiesz, to, to całkiem otwarcie, największą trudnością jest. Nie to, żeby się doktoryzować ze sprzedaży, być, do, by, wiesz, mieć doktorat z zarządzania finansami w firmie, być najlepszym na świecie w y, zarządzaniu zadaniami, czasem i organizacją. Świetnie, tylko że cała sztuka polega na tym, żeby umieć być ponadto i umieć połączyć te wszystkie elementy. Nie być dyrektorem sprzedaży w swojej firmie, tylko być szefem swojej firmy, który umie połączyć tą y, sprzedaż ze wszystkimi innymi elementami. I to jest, to jest trudne. Drugi taki, bo powiedziałabym, kluczowy czynnik, o to chyba jest dobre określenie kluczowy czynnik, dlaczego jakakolwiek zmiana, zmiana w Twoim życiu i zmiana w Twoim biznesie może nie, nie przynosić Ci takich efektów, jakich byś chciała czy chciał, to jest to, że każda zmiana jest procesem. I trochę już o tym mówiłam dzisiaj od samego początku, ale wytłumaczę ci, o co mi chodzi. To jest tak, że kiedy jesteś w miejscu, w którym jesteś dzisiaj, i chcesz dojść do jakiegoś punktu, który ja ci tu opowiadam, że jest możliwy i realny, bo znam ludzi, którzy tak żyją, jest ja sama żyje w taki sposób, gdzie. Biznes jest, wiesz, harmonijną częścią mojego życia. Biznes uzupełnia moje życie, a moje życie uzupełnia biznes, gdzie to ja dyktuję warunki, gdzie to ja czuję pełną wolność tego, jak pracuję, z kim pracuję, za ile pracuję, ile czasu pracuję, z jakiego miejsca pracuję. Wiesz, to jest moja wolność moja wolność tego, jak się czuję moja wolność tego, jak zaczynam dzień. I. Mm, jest takie miejsce, naprawdę ono jest realne. Tylko, żeby przejść z miejsca, w którym jesteś dzisiaj, do tego miejsca, które, w którym jest wszystko kompletnie inne, to jest proces. To nie jest jednorazowe wydarzenie, to nie jest uporządkowanie jednego obszaru biznesu. To nie jest tak, że ja wezmę kurs o zarządzaniu finansami, bo dzisiaj mam poczucie, że finanse są moim największym problemem. Wezmę kurs o zarządzaniu finansami, pyk i zrobię go, i już będę w innym świecie. Nie, bo okaże się, że zrobiłam. Że umiem już robić tabelki z finansami, albo znam jakąś nową technikę sprzedaży, albo wiem jak reklamować mój biznes, albo jak zatrudniać ludzi, albo cokolwiek innego, ale później się okazuje, że brakuje mi czegoś jeszcze. I nadal nie jestem w tym miejscu, w którym chciałam być. I teraz ta zmiana polega na tym, żebyś, duże słowo, żeby, żebyś nauczyła się, czy nauczył się być przywódcą. Ale przywódcą w takim rozumieniu, że ja jestem albo inaczej, bo słowo przywódca może być trochę przerażające dla niektórych. Nie chcę cię przerażać, ale nazwijmy to inaczej, żebyś była czy był kierowcą swojego życia. Siadasz za stery swojego życia i naprawdę ty kierujesz Swoje, swoim biznesem, swoim życiem, sobą. Ale to nie dzieje się w ciągu jednej nocy. To nie dzieje się w ciągu nawet roku. Tak szczerze mówiąc, to nie dzieje się nawet w ciągu roku. To jest zmiana, która jest głębsza i Taka zmiana, żeby zmienić swoje nawyki, żeby zmienić swoje przekonania, żeby zbudować swoją własną wiarę w siebie, zbudować swoje zaufanie do siebie, nauczyć się działać kompletnie po nowemu, pozwolić sobie na, na pewne rzeczy, nauczyć się tych nowych rzeczy, nauczyć się kompletnie inaczej patrzeć, myśleć, oceniać, podejmować decyzje to jest proces. I ja mogę Ci powiedzieć, że. To jest taki, taki proces, który moi klienci, którzy pracują ze mną indywidualnie, to pracują tak um, no półtorej roku do, do trzech lat, czasem dłużej. I to jest tak, że to jest tak, że teraz sobie myślę o moim własnym rozwoju, że kiedy ja. Pracuję, znaczy ja pracuję cały czas nad moim rozwojem, ale kiedy ja pracowałam, załóżmy to, co się już wydarzyło i potężna zmiana, która się zadziała w moim życiu, to była zmiana właśnie taka, o jakiej ci mówię, że. że yy... Pracowałam trochę nad tym obszarem, trochę nad tym obszarem, trochę nad tym obszarem, trochę nad tym obszarem, i te wszystkie rzeczy, nad którymi pracowałam, one się zazębiały i one się nabudowywały jedna na drugiej, i to trwało. I dopiero po jakichś dwóch, trzech latach, ja nagle spojrzałam i stwierdziłam: Wow, wow, wow w jakim miejscu jestem. Nie wiedziałam, że to jest w ogóle możliwe, nie wiedziałam, że tu można być. Tak, miałam nadzieję na początku, kiedy zaczynałam tą drogę, ale nie wiedziałam, że tu się uda być, że to w ogóle, no, tak, taką nadzieję miałam, ale wiesz, jak to jest z nadzieją, nie? I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, to wszystko, o czym ci do tej pory powiedziałam, wiesz, jest też jeszcze jeden czynnik, że ja w. Ja prowadzę ludzi przez taki proces właśnie, tak jak już Ci powiedziałam, kiedy, kiedy pracuję z klientami indywidualnie, to prowadzę ich przez proces, który trwa wiele miesięcy. Wiesz, rok to jest takie, ja, ja piszę na mojej stronie, że sześć miesięcy to jest minimum, tak naprawdę jest potrzebny rok, żeby zacząć widzieć, że rzeczywiście się zmienia, że, że te drobne elementy, coś zmienione tu, coś zmienione tu, coś zmienione tu, że to się zaczęło na sobie nabudowywać i widzę efekt. I to może może mało kto Ci powie tą prawdę, ale taka jest prawda. Jeżeli ktoś Cię przekonuje, że chodzi do mnie na, na szkolenie, czy na kurs, czy na warsztat chodzi do mnie na, na nie wiem kilka tygodni popracujemy i już i wszystko się zmieni okej, okay, może się nauczysz metody, Nauczysz się jak nie wiem, robić jakieś tabelki, nauczysz się robić konkretną jedną małą rzecz, ale nie zmieni się twoje życie. To jest dużo za mało. Żeby zmieniło się Twoje życie, potrzebujesz pracować dłużej, potrzebujesz być w tej zmianie przez dłuższy czas. Mało tego. Może się okazać, że jak już poznałeś ten jeden mały obszar, to teraz potrzebujesz innego obszaru, czyli potrzebujesz sięgnąć po coś innego, a później po coś innego, i potrzebujesz czasu, żeby to się jedno na drugim nabudowało. I teraz yy, ja zauważyłam od jakiegoś czasu, o, zauważyłam do jakiegoś czasu, że wiesz, ja chciałabym pomóc, ja mam takie marzenie, że chciałabym pomóc jak największej ilości przedsiębiorców. Więc biorąc pod uwagę to, jak wygląda transformacja przedsiębiorcy, to, jak wygląda, wiesz, transformacja nas jako ludzi i jak wygląda ta ścieżka rozwoju i te, te wszystkie czynniki, które są, wiesz, takie kluczowe i które, które są blokujące i które, które tak naprawdę nie pozwalają nam osiągnąć i zrealizować tego, co wszyscy możemy zrealizować, tego potencjału, który wszyscy mamy. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że mi osobiście zależy, żeby pomóc przejść tą drogę jak największej ilości przedsiębiorców, dlatego że wierzę, że świat będzie lepszym miejscem, kiedy każdy z nas zacznie sobie wiesz, układać w piękniejszy sposób swój własny kawałek świata, to, biorąc to wszystko pod uwagę, i biorąc pod uwagę, wiesz, takie naturalne ograniczenia, jakie są, na zasadzie, że doba ma 24 godziny, ja postanowiłam, że, że chcę wymyślić coś kompletnie nowego, bo to jest tak, możesz ze mną pracować indywidualnie, ale właśnie moja doba ma 24 godziny. Te miejsca pracy indywidualnej ze mną są bardzo, bardzo ograniczone. Z drugiej strony, no, inwestycja jest spora i nie ma co ukrywać, i nie dla każdego też. Wsparcie w takiej formie z mojej strony jest dostępne, ale nie dla każdego też wsparcie w takiej formie jest potrzebne i ma sens w tak intensywnej formie. Z drugiej strony, ja co jakiś czas otwieram grupy mastermind i te grupy mastermind, one trwają ograniczony czas. I to jest na przykład trzy miesiące. Zwykle takie grupy mastermind otwieram i to trwa trzy miesiące. I ok, przejdziemy przez jakiś proces w ciągu tych trzech miesięcy, ale Wiesz, jest takie poczucie, szkoda, że nie więcej. Szkoda, że nie dłużej. I biorąc to wszystko pod uwagę, ja, pojawiło się we mnie takie, takie marzenie, żeby, żeby stworzyć przestrzeń, w której możesz po prostu przejść czy przechodzić przez ten proces transformacji w swoim tempie, i przechodzić przez ten proces transformacji i wiesz takiego swojego rozwoju jako przedsiębiorcy, mieć wsparcie cały czas i przechodzić przez niego tyle czasu, ile potrzebujesz. Nie trzy miesiące i skończył się mastermind. Nie kilka tygodni, bo wiemy, że to jest za mało. I teraz ja chcę, i, i to dzisiaj robię, dzisiaj zapraszam do takiej zupełnie nowe, nowej przestrzeni, biznes to, to freedom quest, Dlatego, że przez Twój biznes będziemy poszukiwać Twojej wolności i jest to tak naprawdę wyprawa. To w pewnym sensie jest wyprawa dla Ciebie w nieznane. Dla mnie w znane, ale dla Ciebie w nieznane. Ja znam te mapy, natomiast przebyłam tą drogę nie raz i nie dwa. Ja znam te ścieżki w, w kierunku tej wolności, natomiast jedna rzecz jest bardzo ważna. Ja nie przejdę tej drogi za Ciebie. Ja mogę stać obok ciebie, mogę stać za twoimi plecami, mogę cię wspierać na każdym etapie i na każdym etapie ci podpowiadać, jakie masz ścieżki do wyboru, ale, ale dostajesz naprawdę solidne wsparcie, ale to naprawdę jest taka droga, w którą wyruszasz ty. I to jest zaproszenie dla tych, którzy naprawdę chcą wejść na kolejny poziom i wyżej, i wyżej, i wyżej do pełnej wolności, ale. Do którego etapu ty dojdziesz, zależy od Ciebie. Jak szybko będziesz szła czy szedł, zależy od Ciebie. To jest taki rodzaj pracy, gdzie naprawdę, podobnie jak w mastermindzie, tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie. Ja tworzę tą przestrzeń, właśnie ją stworzyłam, ona już jest otwarta, już czeka na Ciebie, w której dostaniesz to wszystko, czego potrzebujesz. To wszystko czego potrzebujesz po tej, na tej drodze plus niezbędne wsparcie. Kiedy pierwszy raz o tym pomyślałam, to wiesz urodziło się to w mojej głowie jako taki w, w mojej głowie jako taki ongoing mastermind, czyli taki mastermind, który się nie kończy, taki mastermind, który który po prostu trwa. Tak naprawdę, żeby przejść przez to, dostaniesz klarowny, precyzyjny proces. Co cię czeka w środku? Może, o tak. Co cię czeka w środku? dostaniesz klarowny, precyzyjny proces. Chodzi o to, żebyś nie czuła się zagubiona na żadnym etapie, żebyś naprawdę nie czuł się zagubiony, żebyś, żebyś wiedziała czy wiedział ok, jestem tu, teraz należy się skoncentrować na tym. Teraz jestem tu, następny krok jest taki. Więc całą tą ścieżkę uporządkowałam w sześć bardzo konkretnych etapów, poczynając właśnie od, wiesz, uporządkowania takich rzeczy podstawowych w firmie, o których mówiłam w pierwszej części tego nagrania, czyli Uporządkowania, zapanowania nad tymi takimi rzeczami, które pierwsze ci przychodzą do głowy. Czyli sprzedaż, marketing, finanse, zarządzanie organizacją, finansami, um, zarządzanie też swoim własnym czasem i swoimi zadaniami. Zapanowanie nad tym, żeby nie ginąć w tym chaosie i nie ginąć w tym, um, takim poczuciu winy, że ciągle, ciągle czegoś nie zrobiłaś czy nie zrobiłeś. Ale to jest dopiero pierwszy etap. Później przejdziemy do, do, do pracy bardziej nad tematem mindsetu, dobrostanu, skalowania, realizacji marzeń. Więc na stronie, na stronie do której link Ci tu podaję w opisie tego, tego nagrania, na tej stronie pokazałam mniej więcej tą, wiesz, tą mapę, oczywiście bez szczegółowych etapów, bo no, to wymaga więcej wyjaśnienia i to już jest, czeka na Ciebie na platformie. Znaczy, jeszcze nie czeka, ale za chwilę będę, będę to wgrywała na platformę. Natomiast, natomiast to jest sześć bardzo konkretnych etapów, i w każdym z tych etapów jest 6, nie sześć, ale jest różna liczba, ale, ale są bardzo konkretne punkty, bardzo konkretne odcinki. To jest jak mapa, według której możesz iść. I dzięki temu, że masz taką mapę, wiesz, co masz robić. Nie gubisz się, a może to, a może to, a może to. Ale mapa daje Ci też wolność, bo dzięki temu, że masz mapę, to wiesz, co mniej więcej powinno być, ale też możesz sobie jakby... Sama możesz ocenić, czy sam możesz ocenić, tak, ale teraz potrzebuję tamtego odcinka, teraz potrzebuję tamtego. I tak naprawdę budując tą mapę, ja zmapowałam drogę, którą przechodzą wszyscy moi klienci. To jest dokładnie ten sam proces, przez który przechodzą wszyscy moi klienci, Także ci, którzy pracują w tym, wiesz, takim bardzo premium mentoringu indywidualnym, dostajesz dokładnie to samo. Na każdym z tych etapów, tak jak powiedziałam, każdy z etapów sześciu składa się z bardzo konkretnych obszarów, konkretnych zagadnień, które potrzebujesz, które są ci niezbędne, żeby pójść dalej, ale. Na każdym z tych etapów dostaniesz ode mnie konkretne, albo to będą kursy, albo to będzie, wiesz, seria masterclassów. Znaczy, seria masterclassów czasem się składa w kurs, czasem to będzie, wiesz, konkretne zagadnienia. Jeżeli będzie potrzeba, to dostaniesz dodatkowe materiały. Ale i, i teraz grupa, która rusza ze mną w tej chwili, za chwilę jeszcze do tego wrócę, ale grupa, która rusza ze mną w tej chwili, będzie po prostu co miesiąc dostawała kon, 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 konkretny kolejny temat opracowany, kolejny obszar opracowany i Możesz iść w takim tempie, w jakim ja będę te nowe, nowe tematy dostarczała. Możesz iść wolniej, możesz iść w swoim tempie, możesz przeskakiwać, możesz wracać, możesz korzystać tyle czasu, ile potrzebujesz. I to jest absolutnie kluczowe dla Ciebie. I to jest tak, że na każdym etapie będą to konkretne kursy, konkretne tematy. I mega ważne jest też, myślę, warto powiedzieć to, że to jest taka moja decyzja, że. Ja mam, jest mnóstwo kursów na konkretne tematy w moim, w moim sklepie, które znajdziesz w moim sklepie online, ale od tej chwili, w tej chwili, kiedy uruchamiam ten program Business to Freedom Quest, w tej chwili nie będę już tworzyć nowych kursów. Jeżeli chcesz wziąć udział w jakimś kursie ze mną, czy to jest sprzedaż, czy to są finanse, czy to jest zarządzanie czasem. Czy to jest, nie wiem, co tam jeszcze po drodze będzie, Czy to ma być mindset, czy czy, czy, jaki inny, czy zarządzanie ludźmi? Te kursy będą, które będę tworzyła teraz na nowo. To nie są kursy ode mnie ze sklepu. Absolutnie nie, to będą kursy, które będę teraz tworzyła na nowo tylko i wyłącznie pod potrzeby tego programu. One będą dostępne tylko dla uczestników tego programu. Więc nawet kiedy spojrzysz na na cenę przeciętnego kursu w moim sklepie, a cenę programu, którą możesz dostać teraz, to to jest, to to jest propozycja, wiesz. Drugi, drugi raz takiej nie będzie. Ale co jeszcze, co jeszcze upakowałam w tej przestrzeni, do której Cię zapraszam? Zależy mi bardzo, bo wiem, jak bardzo to jest ważne, żebyś miał cały czas moje wsparcie. I teraz, jak to będzie zorganizowane? Masz cały czas moje wsparcie na tej zasadzie, że mamy zamkniętą grupę Facebook, czyli nasze forum dyskusyjne, gdzie możesz cały czas, cały czas, po prostu wiesz, dzielić się tym, co poszło, co nie poszło, wątpliwościami, zadawać pytania i tak dalej. Praktycznie wiesz, 24 na 7 na 365 dni w roku. Ja nie obiecuję, że będę odpowiadała 24 na 7, bo bądźmy racjonalni. Natomiast to jest ta przestrzeń, nasze forum dyskusyjne to jest taka przestrzeń, w której rzeczywiście możesz cały czas wiesz, być i cały czas mieć wsparcie, ale to nie, jakby to nie wszystko, dlatego że ja postanowiłam, że raz w miesiącu będziemy się spotykać w, wiesz, w takim formacie Zoom online. Ale będziemy się spotykać na taką sesję, która jest bardzo podobna do sesji Mastermind, czyli będzie to taka sesja pytań i odpowiedzi. Spotykamy się przez, przez Zoom online. I po prostu rozmawiamy, rozmawiamy o tym, co ci wynikło. I nie ma znaczenia, na którym będziesz etapie, czy się zajmujesz akurat sprzedażą, czy finansami, czy jaki inny masz problem, czy, czy masz może problem z tym, że, że masz wątpliwości co do tego, co robisz. Jakikolwiek to będzie problem, to jest ten czas, kiedy ja jestem dla ciebie. I raz w miesiącu regularnie taką sesję przez Zoom będziemy, czyli, czyli w zasadzie taką sesję mastermindową będziemy mieć. I jakby, I to są te rzeczy, które, które, które masz w tej przestrzeni, a całość jest dla ciebie, dla ciebie dostępna tak długo, jak długo sama czy sam uznasz. Czyli pracujesz w swoim tempie, ale kiedy zdecydujesz, ok, wzięłam czy wziąłem tyle, ile na ten moment potrzebuję i teraz chcę wyjść, ok. Jeżeli to jest po pięciu miesiącach, ok, wychodzisz po pięciu miesiącach. Jeżeli, jeżeli a, chcesz zostać dłużej, świetnie. Jeżeli... Zdecydujesz się pracować ze mną rok albo dwa lata, cała przyjemność po mojej stronie. Ty dyktujesz tempo, dlatego że wiem, że każdy z nas idzie w swoim tempie. Niektórzy, wiesz, biegną to jak sprint, niektórzy potrzebują więcej czasu albo y, szybciej przechodzą przez jakiś etap, a później potrzebują się głębiej pochylić. Każdy z nas jest indywidualny i tu nie ma dobre, złe tempo, i nie o to chodzi, żebyś ty się dopasowywała czy dopasowywał do czegoś tylko tylko chodzi o to, żeby, że cały ten program jest tak pomyślany, żeby dopasowywać się do ciebie. I, i teraz przechodzę do w ogóle klu um, całej tej historii, dlatego że wiesz docelowo ja po prostu um, właśnie postanowiłam i teraz tworzę program, który, który po prostu będzie całościowym programem rozwoju. Przez biznes do wolności, ale do wolności życiowej. Nie chodzi tylko o wolność finansową, czy o wolność w Twoim biznesie. Chodzi o wolność w Twoim życiu pod każdym względem. Wiesz, żeby Twoje życie było ja pierwsze, pierwsza myśl, która mi się nasunęła, kiedy o tym myślałam, jak takie soczyste mango. Twoje życie, żeby było jak soczyste mango. Jak takie wiesz, pełne życia w życiu. I teraz, um, w tej chwili, do czego Cię w tej chwili zapraszam? Zapraszam Cię do. Za, zapraszam Cię, zapraszam w tej chwili pierwszą grupę, która. i to jest ograniczona w czasie oferta, oczywiście, dlatego że ja w tej chwili zbieram pierwszą grupę, która ze mną wyruszy i wspólnie ze mną. Będzie krok po kroku zajmiemy się różnymi obszarami łapania kontroli nad Twoim biznesem, tak, żeby przede wszystkim odciążyć Twoją głowę od takiego wiesz, codziennego gaszenia pożarów. Przede wszystkim to jest absolutne minimum które potrzebujemy zrobić na początek, to, to znaczy odciążyć ciebie, odciążyć twoją głowę od tego codziennego gaszenia pożarów, codziennego łatania. Ojejku, a to, a to, a to, a to, a to. Bez tego nie ruszymy dalej. Ja już wiem i mogę Ci zdradzić, że na pierwszy ogień pójdzie, pójdzie, można powiedzieć marketing i sprzedaż, i będziemy się tym zajmować. W pierwszej kolejności um, możemy powiedzieć, że zrobimy kurs o marketingu i sprzedaży, bo to jest temat, który właśnie buzuje i właśnie wiesz, się tworzy we mnie. Więc, więc zaczniemy od tego, po, zajmiemy się też finansami, organizacją, czyli tymi wszystkimi aspektami, które są Ci znajome i które pewnie jedne bardziej, drugie mniej, ale powodują problemy takie na co dzień. Więc w pierwszej kolejności potrzebujemy, wiesz, odciążyć Twoją głowę od tego. Potrzebujemy poukładać i, i sprawić, żebyś czuła, czy czuł, że masz kontrolę nad tym, co się dzieje w Twojej firmie. A w, 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 więc w pierwszej kolejności to. I dla tych, dla tych uczestników, którzy dołączą do mnie teraz, wszystkie materiały będą, wiesz, powstawały na żywo, no bo, no bo tutaj nic nie ma gotowego nagranego póki co. Wszystkie materiały będą powstawały na żywo. I mniej więcej będę się starała, żeby co miesiąc pojawiał się nowy kurs, żebyśmy... a co najmniej co miesiąc będzie się pojawiał nowy temat. Nie zawsze to tak wyjdzie, od razu uprzedzam, dlatego że, że niektóre tematy są dłuższe i będą wymagały trochę więcej niż miesiąc, niektóre są krótsze i być może ben, wystarczy jeden, jeden masterclass na przykład, albo dwa. I um, natomiast na pewno to będzie, wiesz, to będą dwa... Um, Myślę, że jedno, dwa spotkania takie kursowe w miesiącu, i na pewno do tego jeszcze zawsze obowiązkowo jedno spotkanie, pytania, odpowiedzi, dyskusja i, i, i wszystkie wyjaśnianie wszystkich Twoich wątpliwości. Na pewno na pierwszy ogień, właśnie zaglądam w moje notatki, na pierwszy ogień, mechanika generowania pieniędzy, czyli to, co ogólnie powiedziałam sprzedaż i marketing na drugi ogień bezpieczne finanse, silnik mocy Twojego biznesu i tak dalej, Możesz pracować w takim tempie, w jakim tempie ja będę te nowe treści dostarczała, możesz pracować wolniej, możesz pracować dokładnie tak, jak chcesz. Ale to, co jest mega ważne i dlaczego ja tak podkreślam, że naprawdę warto, to to, że w tej chwili proponuję obłędnie szaloną cenę, taką, że naprawdę już nie raz i nie dwa... Dopadały mnie samą wątpliwości, czy ja nie przesadziłam z tą ceną. Natomiast myślę, że to ma sens, dlatego że dla odważnych i dla odkrywców zawsze musi być jakiś, wiesz, jakiś bonus dla tych, którzy potrafią szybko podejmować decyzje i dla tych, którzy są zdecydowani. Więc naprawdę cena, którą dzisiaj proponuję za, tą, za, za ten program... Ja aż usiadłam i policzyłam, to jest zaledwie 5% ceny indywidualnej współpracy ze mną i, i właściwie, 2, i, i tylko 20% takiej ceny, gdybyś był ze mną w Mastermindzie. To jest naprawdę dużo, dużo tańsze. I cena, którą oferuję teraz, jest, yy, ona będzie rosła, przy kolejnych edycjach na pewno będzie wyższa. To jest cena, która, która obowiązuje tylko i wyłącznie dla tej pierwszej grupy, która teraz ze mną ruszy, i mało tego, cena ja celowo nie mówię kwoty dlatego, że tu nie ma żadnej tajemnicy wystarczy, że zajrzysz na stronę, do której link podaję w opisie tego, tego nagrania więc tu nie ma żadnej tajemnicy natomiast są różne, wiesz, różne modele płacenia. Jeżeli, płacisz, jeżeli płacisz, zdecydujesz się płacić co miesiąc, to to jest zaledwie 222 zł miesięcznie i to jest cena brutto. Więc odejmij sobie od tego podatek VAT, jeżeli możesz go odliczyć. Więc to naprawdę jest cena, że ja sama się zastanawiałam, czy nie przesadziłam, czy, czy, czy to nie jest za niskie, dlatego że nawet gdybyś chciała, czy chciał kupić pojedynczy kurs z mojej strony internetowej, to żaden nie, nie jest tak tani. Ale tak jak mówię, to jest cena dla tych, którzy potrafią się decydować, dla tych, którzy są zdecydowani pójść ze mną w tą podróż i z tą świadomością, że to jest podróż, która będzie trwała dłużej niż jeden miesiąc. I. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o jejku zapomniałabym bardzo ważna rzecz jest taka, że jeżeli zdecydujesz się teraz wejść w tej cenie, tej takiej, nazwijmy to, inicjalnej, tej startowej cenie, to gwarantujesz sobie tą cenę do końca, dopóki nie zrezygnujesz z tego programu lub dopóki program się nie zakończy, a na razie nie planuję go kończyć, na razie planuję go właśnie, wiesz, rozwijać. Więc ta cena, jeżeli dzisiaj się na nią zdecydujesz, to gwarantujesz sobie, że ta cena będzie dla Ciebie niezmienna, nie ma żadnych podwyżek dla Ciebie. Kolejne grupy, kolejni uczestniczycy, którzy będą startowali w kolejnych edycjach, możesz się zdecydować za chwilę, może, może masz takie poczucie, nie, nie, teraz są wakacje, to nie jest moment dla mnie, chcę się trochę pozastanawiać, ok, ale uprzedzam, że cena będzie później wyższa, a jeżeli decydujesz się dzisiaj, to gwarantujesz sobie tą niską cenę, właściwie, wiesz, do, do, dopóki czujesz, że jesteś w programie, to płacisz tą cenę, którą sobie zagwarantowałeś na początku. Tak to działa. I teraz, mm, co do timingu. Oficjalnie postanowiłam, wiem, że są wakacje, wiem, że wszyscy działamy na trochę zwolnionych obrotach, więc postanowiłam, że chyba najsensowniej będzie poczekać do września i rozpocząć pracę we wrześniu. Jeżeli tak będzie, tak na ten moment planuję, że rozpoczynamy pracę we wrześniu, w takim razie do końca sierpnia są zapisy, ale jeżeli będzie duża ilość chętnych, to ja sobie zastrzegam, że zamknę te zapisy wcześniej. I to wynika z kilku rzeczy, chociażby z tego, że ja też przebieram nogami, ja się nie mogę doczekać pracy z wami. W tej formule w tych tematach. Na pewno już w sierpniu będę dostaniesz jeden albo dwa masterclassy, które wprowadzą cię w tą pracę taką, w ten proces, jak pracować, jak patrzeć na swój rozwój, na, na czym to wszystko polega. Więc to będą takie no trochę poza takimi typowo biznesowymi tematami, ale bardzo ważne masterclassy i je dostaniesz już w ogóle jako bonus już w sierpniu więc ja sobie zastrzegam, że może tak być, że jeżeli będzie dużo chętnych, to po prostu przyspieszymy to wszystko troszeczkę. Dlatego dlatego nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać i najlepiej zarezerwować sobie miejsce od razu, bo jeżeli będzie dużo chętnych i jeżeli podejmiemy decyzję, że startujemy już, to wtedy też szybciej zamknę zapisy. Więc to jest mega ważna informacja, a jeżeli zapisujesz się teraz, to sobie gwarantujesz, mówię, cenę taką, że sama się zastanawiam, czy czy nie przesadziłam, że może mogłam to lepiej przemyśleć, ale też robię to świadomie. Świadomie oferuję tak niską cenę. Tak jak mówiłam, to jest 222 zł brutto za miesiąc, a możesz, zapłacić, możesz się zdecydować na płatności kwartalne, możesz się zdecydować na płatność za rok z góry i to jest wtedy jeszcze, jeszcze niższa cena robię to też dlatego. Po pierwsze dlatego, że mi bardzo zależy, ale robię to też dlatego, że uważam, że osoby, które, które mają w sobie tą determinację, mają w sobie tą gotowość, mają w sobie też gotowość jest najlepszym słowem, ale też mają w sobie takie pragnienie, żeby coś zmienić i tą gotowość do pracy, nie tylko gotowość, żeby było lepiej, ale gotowość do pracy nad tym. I potrafią za tym pójść, za tym takim, wiesz, odruchem i tym takim impulsem, dlatego, dlatego dostają ode mnie takie super warunki, ale yy, też dlatego, że wiem, że bardzo często cena bywa tym fantastycznym. To jest w ogóle kwestia mindsetowa i nad, taki, nad takimi kwestiami będziemy pracować w tym programie, ale, ale wiesz, to jest taka typowa kwestia mindsetowa. Yy, że albo mnie nie stać. No świetna wymówka, która zadziała zawsze, trudno ją obalić, więc jest dosyć dobrą wymówką, i chcę, żeby ta wymówka nie, nie zatrzymywała Cię przed tym. Więc jeszcze raz, dostajesz naprawdę kompletną ścieżkę mentoringową. Prowadzę Cię yy, tak, jak prowadzi Cię mentor, który no, niemal, niemal indywidualnie Cię prowadzi i dostajesz ogrom materiałów po drodze, bo to jest po, to, to jest po prostu cała seria kursów, które po drodze na najróżniejsze tematy, nie tylko związane z prowadzeniem biznesu, ale związane właśnie z tymi kwestiami mindsetowymi, jak to robić, żeby ten strach o pieniądze nas nie zatrzymywał, bo zatrzymuje nas bardzo często, ja to wiem, ty może jeszcze nie, ale bardzo często strach o pieniądze nas zatrzymuje, więc te wszystkie rzeczy masz w tym programie i co mogę powiedzieć więcej? Dla mnie to jest moje marzenie, ja wiem, że to będzie tak działało i, i po prostu czekam na ciebie. Ja wiem, że na to zasługujesz. Zasługujesz na to, żeby pójść i, i, i pod opieką kogoś, kto cię poprowadzi krok po kroku, zacząć zmieniać swoje życie, ale w taki sposób właśnie uporządkowany, który daje efekty. A nie w taki, wiesz, sposób e, trochę tu, trochę tu, a nadal stoję w tym samym miejscu, tylko w taki sposób, który da Ci efekty w najprostszy możliwy sposób. Wiem, że na to zasługujesz. Ja Cię zapraszam bardzo serdecznie. I co? Wierzę w Ciebie i wierzę, że możesz osiągnąć wszystko, o czym zamarzysz. Naprawdę ja to wiem. Wierzę w Ciebie i czekam na Ciebie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało, pisz do mnie, pisz w komentarzach, ja z przyjemnością odpowiem. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego Ci życzę, wierzę w Ciebie.